Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego zagadnienia. Tym razem bym powiedziała, czy z mikroekonomii, czy z ekonomii matematycznej, a dotyczy ono funkcji produkcji typu Cobbada-Glassa. Gdy ona ma następującą postać, czyli potęgową, gdzie mamy x do określonych potęg, są to wartości zmieniające się w czasie, czyli t1, t2, t3 dla kolejnych x-ów x1, x2, x3, to w tym momencie, jeżeli znamy już oszacowane parametry, czyli tak, ile wynosi beta 0, beta 1, 2 i 3, oznaczone tutaj akurat małymi już oszacowanymi parametrami b, i na pytanie, czy efekty skali są rosnące czy malejące, możemy bardzo sprawnie odpowiedzieć. Musimy zacząć od tego, co to są efekty skali. Efekty skali to jest taka miara, która mówi o tym, czy jeżeli będę zwiększała x1, x2, x3, czy faktycznie zyskam na produkcji więcej niż włożę. Czyli jest to suma elastyczności produkcji względem wszystkich czynników produkcji. A więc, jeżeli u nas w tych efektach skali, w tym modelu Cobbada-Glassa, suma tych wszystkich potęg, czyli beta 1, 2 i 3, jest to suma oszacowanych już tych współczynników B, czyli 0,3, 0,4 i 0,2, wychodzi mi wynik 0,9. Taki wynik, co do wartości, jest na pewno mniejszy od jedynki. Czyli powiemy, że produkcja na pewno rośnie wolniej w stosunku do nakładów produkcji. Czyli jeżeli ja na przykład zwrócimy uwagę tak, zwiększę jednocześnie produkcję, inaczej zwiększę nakłady na X1 o 1%, to produkcja mi wzrośnie o 0,3%. Jeżeli równocześnie też zwiększę produkcję X-a, czy tam zaangażowanie drugiego czynnika produkcji, na przykład kapitału, o 1%, to ja zyskam na produkcji 0,4% dodatkowe. A gdy zatrudnię trzeci czynnik o dodatkowy 1% więcej, to ja zyskam na produkcji 0,2%. Łącznie, gdy każdy z tych trzech tutaj czynników produkcji zwiększę tak samo, w tym samym stopniu o 1%, to moja produkcja wzrośnie tylko o 0,9%. A więc mogę powiedzieć, że mimo że wszystko zaangażowałam o 1% więcej, to mniej procentowo zyskałam na produkcji. Dlatego mówimy, że efekty skali tutaj są malejące, a więc wniosek jest taki, nie należy, bo nie opłaca się zatrudniać dodatkowych jednostek tych nakładów czynników, gdyż nie generują one dodatkowej produkcji, czyli zwiększenie o 1% nie powoduje korzyści większej niż 1%. Czyli nie mamy tak zwanego efektu skali. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, możecie pisać od razu w sprawie swoich zadań na adres mailowy tutaj podany. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Jeśli chodzi o przygotowane przeze mnie filmy, wszystkie są posegregowane w playlistach. Wszystko jest dla Was według określonych przedmiotów. Tam przeglądajcie te filmy. Może któryś z Was znajdzie film, który będzie Wam odpowiadał. Filmy oczywiście naturalnie zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, zadawania pytań pod filmami, a gdy będę miała tylko możliwość, na pewno do Was odpiszę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszej nauki, pamiętając przy tym, że rozwiązanie ze mną, przy mnie jednego takiego zadania nie gwarantuje zrozumienia tematu. Zadań trzeba zawsze liczyć więcej niż tylko to jedno przykładowe, bo to nie gwarantuje zaliczenia przedmiotu.